z kim zagrają polskie kluby w europejskich pucharach. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie, kanał 365 dni o piłce, przy mikrofonie Piotr Czepecki. Dziś porozmawiamy sobie o tym, z kim zagrają nasi pucharowicze, więc jesteśmy już po losowaniach Ligi Mistrzów, Ligi Europy, a także Ligi Konferencji i znamy już możliwe ścieżki, odpowiednio Jagiellonii, Śląska, Legii Warszawa i Wisły Kraków. Zaczniemy sobie, moi drodzy, chronologicznie, żeby też specjalnie się nie rozwodzić, bo tych ścieżek jest mnóstwo. W przypadku Jagiellonii i Wisły są rozważania, co będzie w przypadku zwycięstw w tych najbliższych dwóch meczach, a także co będzie w przypadku porażek. Natomiast jeżeli chodzi o Śląsk, a także Legię Warszawa, no to tutaj trzeba wygrać, żeby myśleć o kolejnej rundzie. Natomiast żeby się właśnie specjalnie nie rozwodzić, zacznijmy sobie chronologicznie, więc spojrzymy sobie na plany Jagiellonii Białystok, jak to wygląda w przypadku mistrza Polski ekipy z Podlasia. Tak jak powiedziałem wcześniej, w przypadku Jagiellonii, która walczy o Ligę Mistrzów, możliwe są dwa scenariusze. Przede wszystkim ten mecz, który już wkrótce, z ekipą pana Wężysz, a więc konfrontacja z najlepszą ekipą z Litwy. Ona już w najbliższy wtorek, natomiast rewanż rozegrany tydzień później. Rewanżowy mecz na stadionie w Białymstoku. I w przypadku awansu to jest naprawdę gdzieś, powiedziałem, kusząca wizja, bo po pierwsze Jagiellonia będzie grała w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, ale tym samym zapewni sobie minimum fazę ligową Ligi Konferencji, jakby skracając całą dyskusję. Jeżeli Jagiellonia przejdzie mistrza Litwy, to już ma zapewnioną jesień w europejskich pucharach. Natomiast konkretnie jak to wygląda w przypadku wygranej? Jeżeli drużyna trenera Siemieńca przejdzie zespół z Litwy, co wydaje się obowiązkiem, patrząc gdzieś na kadrę tego zespołu, natomiast wiadomo, że w Europie nie ma słabych drużyn, natomiast jeżeli to się uda, to Jagiellonia zmierzy się albo z zespołem Bodø Glimt, to jest zespół z Norwegii, doskonale przecież pamiętany, bo wielokrotnie też mierzyła się ta ekipa z polskimi klubami. Mistrz Norwegii grał między innymi z Legią Czesława Michiewicza, czy też przede wszystkim z Lechem Poznań. To była ta kampania kolejorza, kiedy Lech za kadencji Johna van der Broma awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Wówczas za każdym razem to było gorsze od polskich klubów. Natomiast ewentualnie przeciwnikiem Jagiellonii w przypadku zwycięstwa z pana Wężysz może być RFS. To jest mistrz Łotwy, który ma już za sobą konfrontację w Europie. Grał bowiem z Larne, z mistrzem Irlandii Północnej. A więc podsumowując, jeżeli Jagiellonia przejdzie pana Wężysz, mierzy się albo z Bodø Glimt, albo z RFS. Mam nadzieję, że ta grafika jest w miarę czytelna. Zaznaczyłem też na zielono, żeby tak powiedzieć, no to jest taka opcja optymistyczna, to jest taki scenariusz dobry, a ten scenariusz zły, a więc no najgorszy z możliwych w przypadku porażki. Wówczas Jaga spada do tej ścieżki Ligi Europy i w ramach trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy zmierzy się albo z FCSB, to jest zespół z Rumunii, albo z Maccabi Tel Aviv, odpowiednio pierwszy zespół Ligi Rumuńskiej tamtego sezonu, bądź mistrz Izraela. Także tutaj trzeba trzymać kciuki, żeby z pana Wężysz się udało i żeby Jagiellonia awansowała do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Po pierwsze to jest cenna kasa dla klubu z Podlasia, to są też cenne punkty rankingowe UEFA, ale przede wszystkim też fakt, że już Jaga zapewniła sobie minimum fazę ligową Ligi Konferencji. Teraz patrzymy na Wisłę Kraków, a więc zespół, który sięgnął po Puchar Polski przed roku, no i też, który walczy w eliminacji Ligi Europy. Jeżeli chodzi o Białą Gwiazdę, no to losowanie nie było najlepsze, mówiąc wprost, ten rywal w ogóle w drugiej rundzie już jest wymagający, a więc Rapid Wiedeń. Natomiast w przypadku ewentualnego zwycięstwa Wisły Kraków, co już, umówmy się, byłoby bardzo trudne, natomiast cały czas możliwe, to jest naprawdę potężny rywal, bowiem Wisła Kraków w przypadku zwycięstwa i awansu do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy zagra ze zwycięzcą pary Różą Berok Trabzonspor, a więc odpowiednio z zespołem, który wygrał Puchar Słowacji i który ma za sobą już konfrontację w Europie. W tym sezonie Różą Berok wygrał z Tobołem Kostanaj, bądź to jest Trabzonspor, a więc trzeci zespół Ligi Tureckiej. No chyba też nie muszę mówić, bo to jest uznana marka. Grało też w tej ekipie wielu naszych reprezentantów, także naprawdę to będą trudne boje, jeżeli oczywiście Wisła Kraków przejdzie Rapid Wiedeń. Natomiast w przypadku porażki, co jest, umówmy się, bardziej prawdopodobne, Biała Gwiazda spada do tej ścieżki Ligi Konferencji i tam zmierzy się ze zwycięzcą pary Sarajewo-Spartak Trnava. To już byłyby naprawdę ciekawe konfrontacje. Myślę, że rywale w zasięgu Wisły Kraków, odpowiednio ekipa z Ligi Bośni i Hercegowiny, czwarte miejsce w tamtym sezonie, bądź trzeci zespół z Ligi Słowackiej. Także mówiąc wprost, wydaje się to naprawdę kusząca wizja i taki rywal możliwy do przejścia, odpowiednio Sarajewo, a także Spartak Trnava. Natomiast cały czas trzeba wierzyć i kto wie, być może drużyna trenera Moskala zaskoczy i przejdzie Rapid Wiedeń, awansując tym samym do trzeciej rundy Ligi Europy.
W przypadku Śląska Wrocław, a także Legii Warszawa tych scenariuszy jest mniej, bo doskonale pewnie wiecie, że zarówno WKS, jak i Legia grają w eliminację Ligi Konferencji. Tutaj po prostu trzeba wygrywać. Nie będzie jakby alternatywnej rzeczywistości, nie będzie, że tak powiem, koła ratunkowego. W przypadku porażki, no niestety ta, powiedziałbym, ścieżka europejska zarówno dla Śląska i Legii się zakończy. Teraz patrząc na tych rywali, których ma WKS, a także Wojskowi przed sobą, no wydaje mi się, że możemy być optymistami. Natomiast mówiąc też tak całkiem konkretnie, po losowaniu Ligi Konferencji Śląska, w przypadku oczywiście wygranej zespołem Riga FC, czekają mecze z St. Gallen, to jest zespół ze Szwajcarii, bądź z Tobą Kostanai. Jeżeli chodzi o Tobą Kostanai, to o tej drużynie już mówiłem, konfrontowała się z Różem Berokiem, a więc z możliwym rywalem Wisły Kraków. Tam zespół z Kazachstanu przegrał, natomiast jeżeli chodzi o St. Gallen, to jest piąta ekipa Ligi Szwajcarskiej, naprawdę wymagający rywal, no i kto wie, czy tutaj Śląskowi się uda, natomiast powiedziałbym, przeszkoda numer jeden, to jest rywalizacja z Rigą, także naprawdę drużyna trenera Jacka Magiery będzie miała przed sobą duże wyzwania, no i kto wie, czy ta, powiedziałbym, ścieżka europejska zakończy się na trzeciej, być może drugiej nawet rundzie Ligi Europy. Te rozważania na temat ścieżek eliminacyjnych polskich klubów zakończymy Legią Warszawa, bowiem w przypadku Legionistów to jest bardzo ciekawe, jak pewnie też doskonale pamiętacie, przed rokiem Wojskowi ładnie grali w tej fazie eliminacyjnej Ligi Konferencji, jeszcze wtedy za kadencji Kosty Runienicza udało się wyeliminować m.in. Austrię Wiedeń, no i też pamiętamy te naprawdę pasjonujące boje z FC Mityland, udało się wówczas z ekipą z Danii wygrać pokarnych i Legia awansowała wówczas do fazy grupowej Ligi Konferencji. Nieprzypadkowo mówię o FC Midtjylland, bo prawdopodobnie Legia ponownie spotka się z ekipą z Danii. Chodzi konkretnie w tym przypadku o zespół Brøndby, natomiast przede wszystkim trzeba najpierw przejść zespół z Walii, bo jak doskonale wiecie, Legia 25 lipca i 1 sierpnia konfrontuje się z klubem Caernarfon, to jest zespół z Ligi Walijskiej, no i później, kiedy Legia awansuje w tej drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, to spotka się w kolejnej rundzie ze zwycięzcą pary Brøndby KF Lappi. Ten drugi rywal jest doskonale znany, zwłaszcza kibicom Wisły Kraków, bowiem to był przeciwnik Białej Gwiazdy w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy, no mówiąc wprost, rywal z zupełnie innej jakby piłkarskiej rzeczywistości. Myślę, że tutaj w ogóle nawet nie ma co analizować tego przeciwnika, bo jeżeli Legia przejdzie, to na 99,9 zagra z Brøndby. To jest naprawdę mocny rywal, zespół, który nieźle wyglądał w poprzednim sezonie Ligi Duńskiej, zresztą wicemistrz tego kraju, no i generalnie ekipa, która się zawsze liczy w Europie, także to mogą być ciekawe boje, no i kto wie, czy ta, powiedziałbym, droga Legii Warszawa potrwa dłużej niż tylko do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Podsumowując, powiedziałbym, że to losowanie jest w miarę dobre, w miarę korzystne, być może nie ma fajerwerków, no najtrudniej na pewno wylosowała Wisła Kraków, która już, umówmy się, ma ciężary z Rapidem, natomiast w przypadku zwycięstwa, jeśli oczywiście to się wydarzy, w co mówiąc szczerze wątpię, natomiast trzeba kibicować polskim klubom, wówczas konfrontuje się na przykład z Trabzonsporem, natomiast w przypadku porażki to może być konfrontacja z Sarajewem bądź Spartakiem Trnawą, a z tym klubem mamy rachunki do wyrównania, pamiętamy bowiem tamten sezon i tę porażkę Lecha Poznań, natomiast tak podsumowując, patrząc na Śląsk, na Legię i na Jagiellonię, myślę, że to losowanie nie było złe. Generalnie można się uśmiechnąć i być takim w miarę poprawnym optymistą, bo naprawdę wygląda to dobrze, obiecująco. Natomiast jak oczywiście będzie, zobaczymy. Śledźcie, moi drodzy, mój kanał, bo na dokładne analizy jeszcze przyjdzie czas. Oczywiście będę rozkładał na czynniki pierwsze konkretne zespoły i umieszczał takie materiały przed konkretnymi spotkaniami polskich klubów w Europie, żeby się dobrze do tych meczów przygotować, żeby mieć taką dobrą pigułkę informacyjną, żeby, tak powiedziałbym, dobrze wejść w ten klimat tych meczy polskich klubów w Europie. Tyle ode mnie na dziś, kanał 365 dni o piłce, Piotr Rzepecki, dzięki wielkie za materiał. Oczywiście zachęcam wszystkich, zwłaszcza nowych widzów, do subskrypcji kanału. Bądźcie, moi drodzy, na bieżąco, kliknijcie też oczywiście kciuków w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.